Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, czy to znasz? Otwórz oczy, patrz. Otwórz oczy, patrz. La 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 la. La 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 la. Otwórz oczy, patrz. Co wam to przypomina? Te barierki? Czarsztydnie i wele do najec. No tutaj też, ale tutaj są zasadne. No bo jest dość duża przepaść tutaj do jeziorka. Ale był przed chwilą podjazd. Ale fajnie. Teren kurde idealny na rower. Lecimy, ogień. No trochę to Czarsztyn przypomina, bo tak się jechało też dookoła jeziorka. Też był taki asfalcik. Fajnie, kurczę. Fajnie, że tutaj już nie ma tak dużo ludzi. Trochę bliżej natury. Drzewka, jeziorko. Pięknie jest. Lecimy dalej, ogień. No, zjechaliśmy teraz z tej trasy, tej głównej. No bo tak mnie tu prowadzi takim szlakiem zielonym. Piękna taka leśna ścieżka. Teraz się chwilę zatrzymałem. Ale tu jest cisza, kurczę, tylko słychać zwierzęta. Tu jakieś kaczki, nie kaczki. I ja nie mogę, ale ekstra. Tu jakieś jeżynki rosną. No i las. Dobra, jedziemy dalej. Takie ścieżki też lubię bardzo, ponieważ no jest to utwardzona ścieżka, taka leśna. Przy samym jeziorku tu sobie jedziemy. Pięknie, normalnie. Tylko ta chmura trochę tak niezaciekawie wygląda. Właśnie już wjeżdżamy praktycznie pod tą chmurę. No, mam nadzieję, że się z tego nie zrobi jakiś deszcz. A jak się zrobi, no to trudno. Lecimy. Mamy do przejechania do tej 1/3 5 km jeszcze. Także jeziorko jest duże. Naprawdę. Później tam wam wstawię jakieś dane o tym jeziorku. Jaką powierzchnię ma i głębokości, jakieś tam inne rzeczy. A my tymczasem pociskamy dalej. Ale super. Nigdzie się nie pali. Piękna ścieżeczka. Zobaczymy, jak tam będzie dalej. No bo to zaznaczyłem do praktycznie do końca tej jak gdyby ścieżki na mapie przynajmniej. A co będzie dalej, zobaczymy. Może tam będą jakieś odnogi do tych małych wsi. No i pojedziemy takimi już asfalcikami. Dobra, wszystko zobaczymy. Musi być przygoda, przygoda. Każdej chwili szkoda. Yeah. Ogień! No, trasa się przeistoczyła w taką szutróweczkę, taką drogę w sumie szutrową, już nie ścieżkę. No i też dalej w lesie, także pięknie. Minimalnie tutaj odbiłem od jeziorka, ale niewiele.
praktycznie jak się tam popatrzy przez las, to widać jezioro. No tak akurat ta trasa tutaj prowadzi, także trzymamy się tego szlaku, żeby jakoś normalnie dojechać. Ogień. No, trasa się przeistoczyła w taką kamienistą drogę. Dobrze, tu po lewej stronie jest takie rozjeżdżone miejsce, także rowerem nie trzeba po tej kostce jechać. No, niestety gravele nie lubią takich kosteczek, wtedy się jedzie dużo wolniej, trzęsie wszystko. Dobra, ciśniemy dalej. No, chmura przeszła. Jadę przy samym jeziorku w tej chwili. Ale jak ten, jaka flauta się zrobiła na jeziorze. Ale super. Cisza, spokój w tej chwili. Wiatr ustał. My cały czas jedziemy taką... O, tu się zmienia na płytową. Ale ja jadę i tak bokiem, żeby tutaj się po szuterku ładnie się cisnęło. Mamy 2 km tam do tego miejsca, gdzie zaznaczyłem. No i stamtąd zaznaczymy już parking tam, gdzie jest citrowan. Zobaczymy, ile będzie kolejna odległość. Dobra, ogień, lecimy dalej. Guts Egg. To jest taki tutaj ośrodek wypoczynkowy, same domki przy samym jeziorku. Nie wiem, czy to prywatne, czy to na wynajem. Myślę, że to prywatne są. Fajnie, bo mnie umiejscowione. W miarę gęsto, ale fajne miejsce generalnie. Tutaj na pewno jest, można odpocząć. Dobra, leci dalej. Teraz przez las. Tu rowerki sobie też cisną sprzeciwka, widzę, z pieskiem. Co chwilę mijam, także fajnie sobie ludzie spędzają czas. Ogień, lecimy dalej. No, i to jest to, co lubię. Wjechałem już na taką drogę do posesji generalnie. Czyli bardzo mały ruch samochodowy. Idealnie płaski asfalt. Tu sobie ludzie mieszkają. Jesteśmy cały czas blisko jeziora. Zaznaczyłem już ten parking, gdzie jest citrowan. I tam mamy 28 km. No zobaczymy, jak to pójdzie. Średnia nie jest za duża, bo tu są cały czas podjazdy dość mocne, jak w górach prawie. Zresztą widać tutaj, może na kamerze tego nie widać, ale... O, tam widać jeziorko. No i ciśniemy dalej. Także... Z 4 dyszki dzisiaj wyjdą, jak nic. W każdym bądź razie, znowu podjazd. Ogień, lecimy dalej. Żebym tylko do zmierzchu dojechał do citrowana. No bo kurczę, jechać przez takie pola, łąki w nocy to mi się nie chce za bardzo, bo nic nie widać. Dobra, ciśniemy dalej, bo duży podjazd. No tu po drodze krówki się pasą, ale mają super, mają dużo siana, sobie leżą, jedzą. Trochę błota tutaj dookoła, ale wypas mają. Mo! Mo! Lecimy dalej. Ale super. No, po lewej stronie mijam taki fajny domek, strzechą pokryty. Kurczę, widać, że to stare. Ale czad.
No a my teraz polecimy sobie taką, tutaj jest kamienista droga, a dla rowerów taka kostka. W końcu kurde hamulce działają z góreczki. O kurde. Zupełnie inaczej się jedzie na tych hamulcach. Pięknie chodzą. Dobra, lecimy dalej. Ogień. Po lewej stronie cały czas jezioro. Już zaraz będzie wierzchołek tego jeziora i będziemy już zawracać dookoła do parkingu tam, gdzie Citrowa stoi. Lecimy dalej, ogień. Piękna trasa, naprawdę, polecam. No dobra, mamy teraz zjazd 12%. Kamera jest przypięta do kasku i lecimy. Ogień. Ogień, ogień! Mamy 48. Także trzeba uważać na policję. Jedziemy, jedziemy. Ogień. Trzymamy 35. Ogień. Jakiś kościół na horyzoncie. Ogień. Prilwitz. Ale tu fajna chatka. Dobra, starczy tego z kasku. No dobra. Dojechaliśmy do miejscowości Prilwitz. W tym miejscu jesteśmy. Tu jest Neubrandenburg. Także tu dookoła wszystko objechaliśmy. Tu. I teraz pociśniemy tu. A tu. No i tą czerwoną tutaj trasą. Tu. O, cały czas tą czerwoną. Tu. I tu do tego parkingu. Na tym parkingu Citrowa stoi. No stąd pocisnęliśmy sobie tam na te stare miasto. I stamtąd dookoła jeziorka. Dobra, ciśniemy. Bo jeszcze trochę zostało. Jednak to jeziorko. Tollensee.
No i tutaj małe takie jeziorko Lips. Lips obok. One są tu chyba jakimiś kanałami połączone, także coś tu można pewnie przepłynąć. No i dobra, lecimy dalej. Tu będą znowu chyba wzniesienia, coś mi się zdaje, bo tutaj na brzegu to takie z drugiej strony było widać, że takie góry są. Taki górzysty, pagórkowaty taki teren. Ogień, lecimy dalej. No i co, mamy znowu taką fajną asfaltówkę, idealnie równą. No, uwielbiam takie właśnie trasy. Samochodów zero, tylko ptaszki śpiewają. Jedziemy, 20 średnia. Ogień. W citrowanie mam zupę pomidorową. Także sobie zjemy, podgrzejemy sobie na piecu. Na jakimś parkingu sobie stanę i tam sobie odgrzeję tą zupę. Bo już trochę zaczynam być głodny, tam zjadłem banana jeszcze przed wyjazdem. Zanim pojechałem na tą starówkę. Ale piękna trasa, ja nie mogę. Tu jakieś mokradła po lewej, po prawej, po lewej. A tutaj asfalcik, no od korzeni w ogóle nic nie ruszony, nawet nie popękany. Kurde, można zrobić taką trasę, tak? Można położyć dobrze asfalt, który się nie rozpierdziela, nie pęka. Dobra, już więcej ja na ten temat nie będę mówił. Brak słów. Dlatego ja wolę sobie pojechać do Niemiec gdzieś, w jakieś miejsce i sobie tu pojeździć, bo jak mam jeździć po tych, kurcze, trasach, które niby są, kawałek jest, później się kończy, cholera wie, czy zawracać, czy co robić. A tu naprawdę sobie jadę cały czas, rowerówka zaznaczona. Wszędzie w ogóle tych drogowskazów dużo właśnie dla rowerów. No, latem polecimy do Holandii, zobaczymy, co tam będzie. Tam dopiero będzie się działo. O kurna, już się nie mogę doczekać. 2 tygodnie w Holandii będę. Zwiedzę na rowerze wszystko, co tam można. A tam jakie konstrukcje są, o kurczę. Dobra, nie będę tutaj spoilerował. Sami zobaczycie. Jak chcecie to śledzić, to oczywiście subskrybujcie kanał, bo inaczej... oczywiście z dzwoneczkiem, bo inaczej się po prostu przegapicie takie rzeczy. A naprawdę będą takie konstrukcje, że ho ho, na świecie parę rzeczy, parę takich konstrukcji jest, które właśnie w Holandii są. Dobra, ogień tymczasem. Tu po lewej stronie cały czas mamy to jeziorko. Nie wiem, czy to jest to... Nie, chyba to jest to mniejsze już te... Lipę, czy tam, jak one się tam nazywało. Już tu jesteśmy na końcu tego jeziorka. I zaraz już pociśniemy prosto w stronę Citrowana. Ale pięknie. Dobra, jedziemy. Ogień. Ale teraz rower w ogóle jedzie. Ja pierniczę. Różnica jest kolosalna. Jednak koła robią robotę. Koła są dużo lżejsze niż tamte, co miałem wcześniej. No i łożyska, po prostu piasty są zupełnie... No ten rower sam się toczy, no po prostu zupełnie inaczej się jedzie, zupełnie. Także nie żałuję tej zmiany kół. No dobra, ciśniemy. Bo się rozgadałem. No, wdrapałem się znowu na kolejną górkę. I tu jeziorko widać z góry. Normalnie, kurde, jakbym po górach jeździł. Naprawdę, taki pagórkowaty tu teren jest. Tego kamera tu nie oddaje, ale normalnie wszystko tak, pofałdowany teren. Fajny, naprawdę.
taki nawet na trening, jakby ktoś chciał sobie takie kółeczko zrobić, super, naprawdę. Nie jest to taka prosta trasa, szczerze mówiąc. No. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze trochę zostało. No pod te górki to jednak średnia spada, kurczę. Średnia mi spadła do 15. A miałem już 20 średnią. No niestety, no. Trzeba po prostu pedałować pod górkę też, trochę wolniej wtedy. Nawet prędkość spada do 8 na godzinę pod górę. Dobra, lecimy, bo tutaj trasa rowerowa skręca w lewo i tak właśnie pojedziemy. Ale zobaczcie, jak są trasy zrobione, kurczę. Wszystko poopisywane. Tutaj mamy 15 do Neubrandenburga. Tutaj ławeczki jakieś porobione z drewna. Nie, no masakra po prostu. No dbają naprawdę o takie szczegóły. Śmietnik ładnie, folia nałożona. Nie, że kurde, wszystko się rozwala dookoła. No i co? I ścieżka rowerowa. Super po prostu. Dobra, lecimy dalej. Ogień. Zobaczcie, jaki widok, kurde. Na taką górę się wspiąłem teraz znowu. Tutaj jezioro widać. A tutaj pojedziemy taką rowerówką. Rowerówka jest zrobiona przy głównej trasie, ale tylko kawałek. No bo jak zobaczycie tutaj, o, na trasie, tylko ten kawałek jest tutaj przy głównej, a później już zjeżdża bliżej jeziora i tam będzie już kontynuowana trasa stricte rowerowa. Ale pięknie, kurczę, super, super dzień spędzony właśnie wśród tutaj natury. Dobra, napiję się coś i jadę dalej. Jadąc tu po drodze, przejeżdżam przez taki mostek. Taka rzeczka to sobie płynie na dole. No i oczywiście obok informacja o bobrach. Ale super. W ogóle zobaczcie, jak ktoś tu mieszka. Tu jest taki wodospadzik. Super. W ogóle ta trasa rowerowa z tej przy głównej trasie, tam co szła, pięknie się połączyła tutaj z tą. Kurczę, no bez żadnego problemu. Jest cały czas ciągłość tej trasy. Nie ma czegoś takiego, że trzeba się przedzierać przez jakieś knieje czy coś. To jest właśnie ten plus. No ktoś tu myśli nad tym, no, jak żeby sobie objechać jeziorko dookoła. Dobra, lecimy dalej. No i zobaczcie, nawet gdyby tak było w Polsce jak tutaj, że tam trasa sobie idzie główna, a tutaj ze ścieżki rowerowej był wjazd po prostu na taką rowerówkę, taką szutróweczkę utwardzoną. Kurczę, pięknie. Kawałeczek tutaj pojedziemy tą i znowu w lewo się skręci już w stronę jeziora. No ale przynajmniej się nie jedzie pod głównych drogach, no. Dobra. Jadąc tu po drodze, takie fajne domki są. Jak widać. Na takim wzgórzu, ale mają piękny widok na pewno na jezioro. Oczywiście GoPro już mi się wykończyła bateria, a drugą zostawiłem w filtrowanie. Zawsze tak jest. Także tu już daleko mi nie zostało, bo około 8 km wzdłuż jeziorka jedziemy cały czas, taki górzysty teren. Normalnie jakbym w górach był. Także ciśniemy dalej. Super. Się jedzie teraz, kurczę, na tym nowym tutaj po upgrade'cie rowerek. Dobra, lecimy.
chodź koteczek. No chodź. Kocie. Kocie. No chodź. 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 No chodź. Jaki ładny kotek. No chodź tu, chodź. Taki widać zadbany, niemiecki. Katze. Katze. Ty. Ale ładny. No i co? Dojechaliśmy do końca. Oczywiście bateria, jak mówiłem, została w samochodzie. Ta druga do GoPro. Słońce już zaszło praktycznie. Zachodzi tam. Już się ciemno zaczyna robić. No i niestety to nie jest jeszcze takie długie dni. No ale tu fajna ta trasa była. Bo koło pola golfowego to prowadziło. No i cały czas taka szutróweczka. Także pięknie się jechało. I co, teraz zrobimy jeszcze zupę. Filtrowanie tutaj na parkingu. Zjemy. I lecimy do domu. No nie będę tutaj nocował, bo nie mam jeszcze przygotowanego tej góry, nie mam przygotowanej, także. No i co, zupa się już tutaj podgrzewa. Na parkingu sobie stoimy tutaj przy jeziorku. Także makaronik tu wjedzie zaraz do tego. Makaronik tu wjedzie i będziemy zajadać. No i co? Zupa podgrzana, wjeżdża, cieplutka. Tutaj w środku mamy kurczaczka jeszcze, także pożywię się i uciekam. No dobra, na tym zakończymy dzisiejszą przygodę w Neubrandenburg. Jak się podobało, to zostawcie tam łapeczkę i widzimy się w kolejną niedzielę o godzinie 10. Trzymajcie się, cześć! Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, czy to znasz? Otwórz oczy, patrz. Otwórz oczy, patrz.